Seniorzy z klubu Kopernik i klubu Raszyn spotykają się niejednokrotnie w ciągu roku. Nie tylko w swoich klubach, ale także podczas wycieczek. Tym razem całodniowy wyjazd obejmował Strzelno, Kruszwicę i Inowrocław. W Strzelnie odwiedziliśmy wzgórze Świętego Wojciecha, gdzie znajdują się zabytki romańskie z XII wieku. Kościół Świętej Trójcy i rotunda Świętego Prokopa. Ja nazywam się Damian Rybak, pełnię tutaj funkcję przewodnika i kustosza. I postaram się w tym czasie przybliżyć Wam historię miejsca oraz najważniejsze zabytki. Macie taką fajną nazwę, że po nazwie to by każdy pomyślał, że jesteście z Torunia. Natomiast grupa jest z Poznania. Tak. Kopernik kojarzy się, prawda, z Toruniem czy z Fromborkiem kojarzy. Natomiast tutaj stowarzyszenie działa w Poznaniu. Gmina Strzelno, tak na porównanie. Miasto ma 37 wsi. Wszystko razem ma 18,5 tysiąca. A więc gmina ma 2/3 tego, co miały siostry. W 1837 następuje Kasanza. Zabór pruski, od tego czasu jest to parafia. Księża diecezjalni pełnią posługę kapłańską. Strzelno podlega pod Gniezno, ale ciekawostka, o której myślę, że większość z Was wie, ze Strzelna jest arcybiskup gondecki. Ten kościół jest z XII wieku. Ma ponad 800 lat. Wybudowany jest bazylikowo, czyli z góry, jak spoglądamy, nawet o krzyż. I ten plan krzyża wiek XII do sklepie. Sklepie jak gotyk. Te nad nami gwiaździste. Te po bokach krzyżowo-żebrowe. I zobaczycie jeszcze jedno unikalne sklepienie palmowe. Czyli żebra jakby z kolumny wyrastały i rozchodziły się w kształcie palmy. To sklepienie jest w bocznej kaplicy Świętej Barbary, po prawej stronie od prezbiterium. Sklepienia palmowe w Polsce na większą skalę wykorzystano w Malborku. Słynna sala rycerska, refektarz zimowy, letni, ale Malbork wcale nie ma najstarszy. Kraków, Wiślica i właśnie Strzelno. Także dzisiaj zobaczycie jedno z najstarszych w Polsce tego typu sklepień. To Strzelno mimo jest maleńkie, odwiedza nas cały świat. W zeszłym roku oprowadziłem wycieczki z 42 państw. Ponad 50 tysięcy osób. I wszyscy chcą zobaczyć te dwie kolumny. Po waszej stronie prawej i południowej kolumna są. Każda postać oznacza dobrą stronę człowieka. Po stronie lewej, północnej, kojarzonej ze złem, z siłami szatana, z siłami ciemności, przywary, wany, grzechy. Wyrzeźbiono to 850 lat temu. A wszystko jest cały czas aktualne. I my, moi drodzy, cały czas dajemy nieświadome prawo wyboru. Jedni wybrali dobrą stronę, a drudzy poszli na tą stronę. Oczywiście, że przypadek, bo nikt nie wiedział, na jaką stronę idzie, ale ludzie kiedyś tak mieli postępować, żeby trafić do nieba. Tak mieli nie czynić, żeby nie trafić do piekła. A myśmy źle trafili. Każdemu się trafi. Moi drodzy, co te postacie oznaczają? Najpierw dobry. Trzymamy uwagę. Sprawiedliwość. Waga w sądach. Ma przypominać sędziemu, żeby zawsze ten wyrok był sprawiedliwy. Księga. Symbol mądrości, roztropności. Dziecko idzie do szkoły. Wszyscy mówią, czytaj książki, będziesz mądry. Dwa krzyże. Symbol wiary. Z jednej pobożność.
ogromne znaczenie u Pedro. Jak się przyjrzycie tym postaciom, każda ma inaczej ułożone ręce i te ręce są za duże, miały coś oznaczać. Stanę może na środku, żeby wszyscy widzieli. Ręce w taki sposób oznaczają posłuszeństwo. Obserwujcie małe dzieci. Jak dziecko coś zbroi, to często robi tak. To nie ja, to dziadek. Na kogo jest zawsze zegna? Bardziej otwarte, wstrzemięźliwość. Nie dziękuję, dzisiaj nie piję. A często moi drodzy są wycieczki zakładowe i ktoś się zgłasza. Panie przewodniczący, przepraszam, ale już za późno. Ręce skrzyżowane. Pokora. W taki sposób ręka cierpliwość. Młodzieży zawsze mówię, że to jest nauczyciela. Dlaczego? Bądź cierpliwy. Cierpliwość się już kończy. Skończyła się. Ręce złożone. Modlitwa. W ręku Lizja. Symbol czystości i niewinności. Do góry na głowicy chrzest Chrystusa w Jordanie. I to, moi drodzy, nie przypadek. Chrzest jest źródłem wszelkich cnót. Źródło wszelkich problemów. Nie pamiętam, jak ona po ciemku robiła. Wiesz co, no właśnie tak widziałem, że dosyć kiepsko. Więc. Jest jednym z najstarszych w Polsce. Datowany jest na rok 1133. Czyli ma prawie 900 lat, ale są jeszcze starsze. Na tych terenach starszy kościół jest w Kruszwicy i w Mogilnie. Tak, no to jest. Tak, to jest. Pan Gierkowicz. Myślał, że jest w Kruszwicy. Kościółek, moi drodzy, na pozór mały, jest największą romańską rotundą w Polsce. Kościołem, który wybudowano na planie Kuba. Jest to też jedyna romańska rotunda na świecie, która ma kwadratowe prezbitery. Kościoły tego typu zakończone są apsydą, półkolistym łukiem, a zerowa klasa stan zachowania. To, co wy widzicie z kamienia, jest z XII wieku. To, co jest z cegły, to rekonstrukcja i zniszczenia II wojny światowej. Niemcy niestety zrobili sobie tu magazyn. Trzymali dokumenty, broń, spisy ludności dowodów i wycofując się podłożyli materiały wybuchowe. Bardzo grube mury wytrzymały. Tu, gdzie wchodziliśmy, jest najcieńsze miejsce M10. Dla porównania uwierzył 2,65 m. Średnie mury mają 1,40 m długości. Ale wybuchł i tak musiał gdzieś iść. Poszedł do góry, ucierpiała kopuła, ucierpiała wieża i przy niektórych kątach uzupełniane cegła. Na chwilę się obróćcie, spójrzcie do góry. Tam jest taki bar. W sztuce ten bar nazywa się emporą. A ponieważ to są dwa okna przecielone kolumną, nazwę zapamiętać sobie, bo nawet wtedy w mojej milionerze było pytanie, jak w stylu romańskim nazywa się podwójna okna. Biforium. Gdyby okna były trzy, triforium. Tak jest. Tam zasiadali książę na królowie najbogatszych mieszkań. Z polską władzą. Łokietek, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Jan III Sobieski, Jagiellończyk, to już 7 razy. Witamy bardzo serdecznie grupę seniorów z Grunwaldu z Poznania, z Wielkopolski, od można powiedzieć waszego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, a naszego strzelnianina. Oba te kościoły, muzeum i całe wzgórze od niedawna są pomnikiem historii Polski ze względu na
ogromny wpływ na rozwój chrześcijaństwa na ziemiach polskich, no i zabytki przede wszystkim z XII wieku. Dalej trasa wycieczki wiodła przez Kruszwicę. Czy ktoś z nas nie pamięta z czasów szkolnych wycieczek do grodu, w którym myszy zjadły popiela? No właśnie, to Kruszwica. Najdzielniejsi seniorzy pokonali wysokość 32 metrów, by z mysiej wieży zobaczyć miasto i jezioro Gopło. Znaleźli, jak mówię, archeolodzy, kilkanaście tysięcy byle jak na prędce zrobionych glinianych czarek wielkości mojej dłoni, a więc malutkich, byle jak ulepionych, a więc do użytku dziennego, codziennego, takiego powszechnego, do czego to służyło. Ano nabierano solanki słonej wody, podstawiano pod ogień, woda odparowała, zostawała po kilkukrotnym powtórzeniu górka, kruszka, kruszyna, kruszwa soli. I te naczynia były nazywane kruszwami, przez Bóg pisane kruszwa, kruszywica. No, więc mamy wyjaśnioną nazwę Kruszwicy. Jezioro Gopło to nic innego, tylko jezioro związane z plemionami tu mieszkającymi, o których już Państwu wspominałem, że było tutaj około 400 grodów, a mieszkali tutaj Glope, a nie Goplanie. Wielkopolanie mówią, bo Kujawy to Wielkopolska. Nas odłączono dopiero później. To był podregion wielkopolski. My stanowiliśmy od samego początku jeden region. Kujawy wydzieloną dzielnicą były. Nic więcej. W każdym razie język, gwara jest ta sama. I strój wymieszany zresztą. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że nazwa jeziora Gopła jest związana z Gloplanami. Mama mówi, nie paplaj się w błocie. Zgadza się. Tak należy to kojarzyć. Paplanie, czyli plemiona mieszkające w podmokłych, zabagnionych terenach. Niejako murzyły, paplały się w tych zabagnionych terenach. A więc teren podmokły i stąd nazwa Glope, a nie Goplanie. W języku czeskim zachowało się to jako płytkie wody. Goplanie, płytkie wody. No więc jest to nazwa na pewno związana z regionem, z wodą, a woda związana, nazwa jej z plemionami. Jeśli zaś chodzi o Kujawy, proszę Państwa, to jest takie porzekadło, młodzież tego nie zna powiedzenia, bo często o tym mówię, to zdziwieni patrzą na mnie, jest takie porzekadło, które mówi, czy to jawa, czy to sen. W rozumieniu tym, że sen, oczy przysłonięte borami, lasami. A tu nie, tu się jawiło iść ku otwartym przestrzeniom. Szło się Kujawo, a więc Kujawy to otwarte przestrzenie. Jawa, oczy otwarte, widzę wszystko. Pokazuję paluchem dokładnie, w tym kierunku jest miejscowość Strzelna. Byliśmy? No proszę. Przyjechaliśmy stamtąd? U Norbertana. Tak. Czyli promen Stratensa. Tu na wprost jest do świątyni, stąd niecałe 4 km. Czyli pieszo ma. A więc bardzo blisko. Po linii prostej. Tak, tak. Chodzimy stąd przecież na pielgrzymkę. W każdym bądź razie nazwa miejscowości Strzelno wywodzi się od streli. Dzisiaj mówimy, jak okiem strzelił. Nikt okiem nie strzela, tylko strela to otwarta przestrzeń. Czyli przecinka w lesie. Strela, pójdziesz strelą, strzelą, czyli okiem strzelił, idź prosto na wprost, tak jak przecinka wiedzie. Strzelno to przecinka w lesie. Strela, mają w herbie łuk, strzały. Wszyscy kojarzą, że nazwa miejscowości związana z łukiem, ze strzałami. Nie, ze strelą. Właśnie Strzelno pochodzi od streli, Kruszwica od soli. Biskup Kietlicz wprowadził odrębne sądzenie duchowieństwa i duchowieństwo zajmowało się swoimi ludźmi ze swoich wsi. Praktycznie rzecz biorąc, tak szczerze mówiąc, to prawie połowa Polski była w rękach Kościoła. Jeśli
jeśli chodzi o ziemię. Książę tu władający tymi terenami, książę Kujawski, to syn Konrada Mazowieckiego, a ojciec Władysława Łokietka, a dziadek Kazimierza Wielkiego, tego, który wybudował ten zamek. A więc korzenie tutaj są mocne, tych naszych pierwszych piastów, bardzo mocne. Ale okazuje się, że ziemi to oni prawie nie mieli. Wszystko rozdali kościołowi, bo było coś za coś. Pojawia się po Soborze Laterańskim 1215 roku taki paskudny zwyczaj w kościele rzucania klątwy. No i niestety wszyscy praktycznie nasi książęta, łącznie z poznańskim Laskonogim, byli wyklęci. No jak teraz chcesz się wykupić, to musisz coś dać. No i dawali ziemię. I coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż w końcu zostało tak, że nie mieli nic. A więc musieli zdobywać nowe tereny. No i stąd te zjazdy, co zrobić i zaradzić, żeby zdobyć nowe tereny. I przenoszono się na nowe ziemie i stąd te ciągłe walki. A kościołowi było, mówmy sobie szczerze, na rękę skłócić ich, bo oni tylko na tym zyskiwali. No i tak niestety podział dzielnicowy 1138 rok, w wyniku właśnie tego, co zrobił Bolesław Krzywousty, dzieląc Polskę pomiędzy swoich synów na dzielnice, był podtrzymywany, no, podniecany przez Kościół, bo to ze wszech miar im odpowiadało. I tak też tutaj, na tej ziemi, faktycznie rzecz biorąc, tylko taki mały fragment od mostu, proszę Państwa, do amfiteatru, kto był w górze, to go dobrze widział, my tam swoją byśmy widzieli, to była tak zwana część grodzka, należąca do grodu. Ten fragmencik wyspy, łącznie z tą częścią, należał do grodu, a więc był grodzki. Reszta, wszystko w promieniu dziesiątek, setek kilometrów, to było kościelne, aż do Włocławka, aż do Gniezna. Bo to wszystko należało do zakonu, bowiem pojawia się nowa forma, która się wiąże z Kruszwicą, bardzo mocno, z Poznaniem, z Gnieznem, z tymi wszystkimi większymi ośrodkami. A mianowicie do tej pory duchowny to był zakonny, a pojawia się duchowny świecki. I takich świeckich to po prostu, jak ja miałem 10 synów, no to co z nimi zrobić? Podzielić moją dziedzinę na 10, to nic z tego nie zostanie. A więc wybierałem najmądrzejszego. A co zresztą zrobić? Do zakonu. Na wojnę. A do zakonu nie każdemu pasowało. No to go zrobię księdzem. I ni stąd, ni zowąd, byle był czytaty i pisaty. Co też nie zawsze było do końca. No i tak powstała nowa funkcja księdza. Ale Mysia Wieża to nie jedyny symbol Kruszwicy. Dla dziejów Polski ważniejsze znaczenie ma romańska kolegiata świętego Piotra i Pawła. O jej dziejach wspaniale opowiadał nasz przewodnik. Jak Państwu wspomniałem, te tereny należały do kościoła i miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj zwane Kruszwicą, w dokumentach kościelnych wcale nie widnieje jako Kruszwica, bo na mapach kościelnych, w dokumentach kościelnych do dnia dzisiejszego pisze się Świątniki koło Kruszwicy. Zaś następna dzielnica, tam gdzie są te bloki, kto był na wieży, to widział, tam jest osiedle z blokami, to jest miejscowość, też teren kościelny, nazywa się Książęce. Kawałek dalej, Biskupie, Tyminy, to wszystko były tereny kościoła i do dnia dzisiejszego są. No i na przykład teraz żeśmy ścieżkę budowali tutaj rowerową, bo to przecież dzisiaj bardzo modna dziedzina rekreacji, to musieliśmy 120 zł za metr kwadratowy zapłacić. A więc to nie jest tak wcale łapu-capu. Moi drodzy, jesteśmy w przepięknej świątyni, mam przyjemność gościć Państwa w jej głównej części, zwanej nawą główną, która jest wyraźnie wyniesiona wyżej, z okienkami nad dachami naw bocznych. W związku z powyższym jesteśmy w bazylice, ponieważ właśnie to jest typ konstrukcji bazylikowy, który na tym polega, że nawa główna wyniesiona wyżej w stosunku do naw bocznych. Oddzielone tutaj tymi potężnymi filarami, połączone to jest łukami tworzącymi arkady po prawej, jak i po lewej stronie. To nadaje taki charakterystyczny rytm temu stylowi, bo jest to właśnie styl romański. Z Rzymu się wywodząca i stąd Roma, styl romanizm, romanizmy, styl romański.
Kamień, z którego została świątynia wybudowana, został przywieziony tutaj według wszelkich badań, które były do tej pory prowadzone, z Brzeźna koło Konina. Ale profesor Mrozek z Torunia, wybitny znawca właśnie kamienia, udowodniła nam, że ten kamień dołem ciemniejszy to jest granit. Tak samo po tej stronie to jest granit. To jest wszystko kamień polny, obrobiony tu na miejscu, który został przywleczony z gór skandynawskich, właśnie przez lodowiec, o którym mówiłem. I kamień użyty do budowy na przykład zamku Kruszwickiego, czy na przykład kościoła świętego Prokopa, gdzie byliście przed chwileczką, w Strzelnie, czy świętej Trójcy, to wszystko jest pochodzenia skandynawskiego, przywleczone przez wody, lodowiec. No, mam przyjemność powitać Państwa bardzo serdecznie, a szczególnie grupę seniorów, bo z doświadczenia mojego wynika, że właśnie seniorzy najlepiej rozumieją przekaz odnoszący się do historii. Są w stanie ocenić i już wyselekcjonować te wartości, które są szczególne, a szczególne tkwią właśnie w miejscowości, w której jesteśmy. To jest Kruszwica, legendarna stolica Polski. A więc to źródło, ten początek, zaczyn konstrukcji państwa plemiennego zaczyna się w państwie Glopean, a więc w otoczeniu przepięknego Mare Polonorum, a więc Morza Polaków, jeziora Gopła. Z Kruszwicy udaliśmy się do Inowrocławia, jednego z najstarszych polskich miast, które kojarzą się z pokładami soli. Wizytówką miasta są sanatoria, domy uzdrowiskowe i tężnie solankowe. Jakie wrażenia pozostaną z wycieczki do Strzelna, Kruszwicy i Inowrocławia? Posłuchajmy. Bardzo udana wycieczka, bardzo dużo zobaczyliśmy w ciągu tego jednego dnia i ja osobiście, nie wiem, mąż też, na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowoleni jesteśmy z przewodników, którzy byli, którzy opowiadali o właściwie 900 lat wstecz. Mówili bardzo ciekawie, interesująco, także na pewno i jeden przewodnik, i drugi przewodnik, także organizatorom dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy organizatorom za tak piękną, ładną wycieczkę zorganizowaną. Pogoda nam dopisała przede wszystkim, też wszystko razem. Dziękujemy jeszcze raz. Wspaniała wycieczka, dużo żeśmy widzieli. Na końcu żeśmy się zgubili, tak? Nie wiemy, gdzie jest nasz autobus. Zaraz poszukamy. Poszukamy właśnie, ale tak było wspaniale. Chłodno było od rana, a teraz jest przepięknie. Byliśmy na wycieczce w Szczelnie, w Inowrocławiu i gdzie jeszcze? I w Kruszwicy. No, wycieczka była bardzo fajna, udana. No, dużo żeśmy się dowiedzieli od przewodników. Dużo żeśmy zobaczyli. No i warto było przyjechać i wracamy teraz do autobusu. Jestem drugi raz w swoim życiu w Inowrocławiu, w Szczelnie i w Kruszwicy. Ostatnia wycieczka 11 lat temu była, dzisiaj jestem drugi raz. No, jestem zachwycony, dużo się pozmieniało. Przewodnicy i ci informatorzy odnośnie tych turystycznych spraw tutaj bardzo dużo mówili. Bardzo ciekawie. No, oczywiście wszystko mi się podoba. Bardzo przez 11 lat się dużo pozmieniało. Kiedyś jak byłem, to te no tężnie? Też jak tężnie to były chyba dopiero 2 lata po remoncie. Tego wszystkiego nie było tyle, co teraz. Jest rozbudowane, nadal tam jeszcze robią jakieś chodniki. Pięknie jest. No, oczywiście
to powietrze służy dobrze dla zdrowia i oddychania. Co najciekawszego? Jak się podobało? No w Szczelnie przede wszystkim. Było pięknie. Stare zabytkowe dwa kościoły. No, piękna wycieczka, bardzo ładnie zorganizowana. Dużo atrakcji, między innymi Tężnie i Nowrocław, gdzie nie wszyscy jeszcze byli pod Tężniami. Także no, piękna sprawa. Pogoda nam dopisała. Dziękujemy organizatorom.